Cześć! Dzisiaj pokażę Wam moją najnowszą kolekcję slime. Ta kolekcja jest trochę mniejsza niż moje wcześniejsze, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Sprawdzimy, jakie te slimy są, czy są dobre, czy się zepsuły. Obawiam się, że większość z nich może być zepsuta. A w kolejnym odcinku, jak pewnie możecie się domyślić, będę mieszać te wszystkie slimy ze sobą. Jeśli nie chcecie tego przegapić, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. A teraz już zaczynamy. Pierwszy slime jest taki. Jest w nim dużo kuleczek Orbeez, ale wygląda mi on na zepsutego. Zobaczmy. Tak, jest on rozpuszczony. Czyli chyba już tradycyjnie zaczynamy od niedobrego slajma. Kolejny jest taki. Ja już widzę, że on też jest niestety zepsuty. Całkiem się rozpuścił. Są tutaj płatki śniegu. Ciekawa jestem, co to był za slime. Nie pamiętam go. Tak w ogóle, po obejrzeniu filmiku, napiszcie mi, który slime z kolekcji Wam się dzisiaj najbardziej podoba. Jeśli taki będzie oczywiście. Ten slime jest w połowie rozpuszczony, a w połowie dobry. Na górze jest taki butter slime z glinką. Zobaczmy, czy ta część jest dobra. Trochę go pozagniętam w rękach i jest on teraz całkiem dobry. Fajnie się rozciąga. Czyli mamy pierwszy niezepsuty slime z tej kolekcji. Następny slime jest taki. Wygląda ciekawie. Na dole są dynie. Jest to mini wersja slime'a na Halloween, którego ostatnio robiłam. Slime jest ok, bo nie jest rozpuszczony, ale raczej kiepsko się rozciąga. Dobra, zobaczmy teraz tego slime'a. Wydaje mi się, że on będzie zepsuty. A może jednak jest dobry? Ten kolor zielony jest piękny. Zobaczcie, slime jest jednak bardzo dobry. Nie sądziłam, że tak będzie się rozciągać. I jak się rozciąga, to jest przezroczysty. Nie pamiętam, co to jest za slime, ale bardzo mi się podoba. To będzie chyba mój ulubiony slime z tej kolekcji. Następny jest taki i od razu widać, że on jest rozpuszczony. No to kolejny slime. Powiem Wam, że on strasznie śmierdzi. Oddzieliła się od niego woda, a tutaj jest po prostu jakiś gumowy, twardy slime. Nie będę go brała do ręki. I kolejny zepsuty, rozpuszczony slime. Tutaj mamy złotego slime'a. No i jest on strasznie klejący się. Szkoda, bo on wygląda fajnie. Teraz będzie jeden z większych slime'ów. Ciekawe, czy jest dobry. No i jest on całkiem fajny. Na dole ma taki delikatny srebrny brokat. Nie wiem, czy to widać w kamerce, ale naprawdę ładnie wygląda. No, powiem Wam, że ten slime jest naprawdę idealny. Konsystencja ma super. Jest bardzo mi w dotyku. Dobrze się rozciąga. Będzie mi go żal mieszać z całą kolekcją. Ok, następny slime jest taki. Jest to slime ze skorupką z wosku. I kiedyś on był tęczowy. Może oglądaliście akurat ten odcinek. Niestety teraz trochę się zepsuł. Jest trochę taki gumowy. Pewnie nie będzie się za dobrze rozciągać.
fajnie wygląda, ale tak jak powiedziałam, ciężko się rozciąga. Jest taki bardzo gęsty. Fajne jest to, że ten pasek nadal można sobie połamać. Następny slime jest całkiem rozpuszczony. I tutaj jest kolejny slime. On ma dużo kuleczek strepionowych, a na dole ma kolorowe gwiazdki. Niestety ten slime za bardzo się klei. Trzeba by do niego dodać więcej kuleczek albo aktywator. Ale posłuchajcie, jakie fajne dźwięki on wydaje. Dobra, no to idziemy do następnego slajma. Wygląda on super, ma pajęczynkę na górze. Jest on nawet dobry. Chociaż trochę za bardzo się klei. Tak w ogóle to zapomniałam policzyć, ile tych slajmów dzisiaj tutaj jest. Jeżeli ktoś to liczy, to napiszcie mi potem w komentarzu. Kolejny slajm jest slajmem halloweenowym. Wygląda fajnie. Kolor mi się bardzo podoba. Jest on trochę gumowy, no ale powiedzmy, że jest dobry. I drugi slime halloweenowy. Większa wersja tego, co było na początku. Następny slime, uwaga. Tutaj mamy zepsutą skorupkę. To się do niczego nie nadaje. I teraz uwaga, slime jest całkiem dobry, tak myślę. No, albo i nie. Trochę za bardzo się klei. Przydałoby mi się trochę aktywatora. No i mamy jeszcze trzy slime. Teraz będzie duży zielony. Wygląda on jak galaretka albo jak kisiel. Bardzo ładnie. Powiem Wam, że ten slime jest super. Na dole był złoty brokat. Nawet nie wiedziałam o tym. Super to wygląda. No, teraz chyba to ten slime będzie moim ulubionym. Nie pamiętam, co to jest za slime. A szkoda, bo jakkolwiek go zrobiłam, to powinnam ten przepis częściej używać. Może Wy pamiętacie, co to jest za slime. Jeśli tak, to dajcie mi znać w komentarzu. Ostatni slime jest taki. Niestety jest on rozpuszczony. I ostatni slime. Jest to slime ze skorupką ze świeczki. On
niestety jest rozpuszczony. Za bardzo się klei. Czyli kończymy kolekcję z zepsutym slime'em. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał i będziecie czekać na kolejny z mieszaniem tych wszystkich slime'ów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa!